Panie Marszałku, Pani Minister. Chyba nie zrozumieliśmy się absolutnie co do mojej wypowiedzi. Przykład, chociażby ten ostatni, który Pani wywołała, że domagam się coś, co jest, a to jest nieprawda. Bo powiedziała Pani w swojej wypowiedzi, że wszystkie samorządy będą miały zrekompensowane ubytek dochodów. To jest nieprawda. Bo powiedziała Pani, że tylko może rozwojowej nie będą miały. Cytuję wypowiedź wiceprezydenta Gdyni. Rodzice płacą obecnie za godzinę 3,20, a całkowity koszt wynosi blisko 5 zł. Po zmianach nie wiem, kto nam zapłaci za zwiększone koszty, skoro nie będziemy mogli wprowadzić podwyżek. Proste. I to jest bardzo łatwe do wyliczenia. Dajecie Państwo 2,20, oni tracą na dochodach złotówkę na dziecku. Kto to pokryje? Dlaczego Pani mówi, że nie ma skutku negatywnego w warunkach roku 2013, ja w tej chwili mówię. Kwestia następna. Zarzuca Pani nam hipokryzję, całkowitą brak aktywności w pracy nad tą ustawą. Ja dziękuję Panu Przewodniczącemu, bo podczas przyjmowania sprawozdania, rozpatrywania sprawozdania podkomisji dziękował posłom za pracę, za aktywny udział w pracy podkomisji. No, z Pani stwierdzenia wynikło, że poza tymi trzema poprawkami tośmy nic nie zrobili. No jest to nauczka na przyszłość. Przykład następny. Mówi Pani, że mówię nieprawdę w kontekście artykułu 179. Pani minister, ja cytuję, jedynym wydatkiem, który nie podlega blokowaniu, zgodnie z artykułem 179 ustęp 3 jest blokowanie, o którym mowa w ustępie 2, nie może dotyczyć subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego. Koniec, kropka, nie ma innych wyłączeń. Dywagacje, czy to program rządowy, czy to zapisane w ustawie. Pani minister, ja pani podawałem przykład z roku 2000, ponieważ sam uczestniczyłem w ograniczaniu wydatków. Także i ostatnia sugestia. Proszę przeczytać sobie ten raport, który przygotowany został na zamówienie Kancelarii Prezydenta Komorowskiego. Tam jest analiza państwa rozwiązania, czy subwencja, czy dotacja i wskazanie alternatywnej formy, o której my mówimy, że jest lepszą. Dziękuję, panie pośle. Także, pani minister, naprawdę użycie słowa hipokryzja w tej sytuacji, przy tej wypowiedzi jest naprawdę potężnym nadużyciem. Panie pośle.